Cześć mordo, jeśli oglądasz ten odcinek, to znaczy, że najprawdopodobniej jesteś ciekaw, jak szybko sobie radzi ten w hurcie, także zapraszam Cię do oglądania. A więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, musisz sobie wejść w swoją aplikację SteelSeries. Oczywiście poradnik jest tylko dla myszek SteelSeries, ponieważ nie posiadam innej. Klikasz na swoją myszkę SteelSeries, Riva na przykład w moim przypadku. Szukasz swojego guzika, na którym chcesz mieć to makro, które Ci będzie zbierało itemy. Ja sobie ustawiam na B5, bo akurat tak kciuk mi leży na tym przycisku. Ustawiasz sobie makro, tworzysz nowe makro, tutaj sobie bawiłem się tym makro, także tworzysz nowe. Tutaj też sobie tworzysz nowe. Ustawiasz no daily i teraz tak, klikasz, nie musisz tam, prędkość to tam jest bezznaczna, musisz tak tyle razy kliknąć, żeby ta cała strona była pełna. Jak to będziesz miał, klikasz save, zapisujesz. Klikasz na to makro, które stworzyłeś przed chwilą. Ustawiasz tutaj na repeat. Na 1 milisekundę. Klikasz done, save. I masz gotowe. Cieszysz się szybkim zbieraniem w hurcie. Także zająłem Ci minutę. Fajny poradnik. Łapa w górę, sub, komentarz, jeśli Ci pomogłem. I widzimy się na serwerze. Yo.